Siemano, śmietnikowy raj 70, jubileusz! Co ludzie wyrzucają do śmieci? Worek napoczęty i zaczynamy poszukiwania skarbów. A pierwszy początek jest obiecujący i jest na baterię. To będzie świecić? No to się przekonajmy. Ten worek jest o tyle ciekawy, że go wyciągniemy i pokażemy już na zewnątrz. Mamy też drugi worek i również go otworzymy na wolnej przestrzeni. No to zapinamy pasy i jedziemy. Sprawdź. Ładny portfelik. Ładny jest, trzeba wziąć, będzie. Zabieramy. Papier kolorowy, samoprzylepny. A to się może przydać w praktyce. Kolejny. Elegancki piórniczek. Dla dziewczyn, zakładam. Mamy notesik. Długopis w prezencie. Nawet pisze. Jubileusz trwa. Skarby również. Słuchawki bezprzewodowe. Dwanaście tipsów. Następna partia tipsów. 12 sztuk. Czyżby kolejny sygnet? Co tam w środku? Jensen, odkryj tajemnicę. Podejrzewam jakieś dziecinne rzeczy do... Spinacze. Spinacze. Op. Połóż na razie na bok. Nie wiem, do czego to służy. Widzowie będą wiedzieć. Mamy twarde cukierki. Smacznego. Ładnie to wygląda. No taki schowek do różnych rzeczy. Powiedzmy biżuterii. I będziemy tak miksować workami. Raz ten, raz drugi. Coś gruchocze. Więc trzeba będzie otworzyć. Uwaga, będzie lecieć w dół. Zobacz, Jensen, kotek. Coś ładnego widzę. No. I jeden grosz. Kolejny do skarbonki. Widzę, że będzie masa książek. Trzeba będzie je wydostać. Czarodziejskie bajki, wspaniały wielki świat, bajki mojego dzieciństwa. Tyle wszystkiego w jednym worku. Jest i Pinokio, widzę. Pinokio. Mamy coś do malowania. Całe. Szukaj, szukaj. I znalazłem. Ten sygnet teraz jest pierścionek. Normalnie. Mamy pierścionek. Lub imitacja. No ciekawe. Nie brzmi jak okulary. Leć. A wydawało się na biżuterię, żebym taki przekonany. Ale mamy kamyki, kamienie. Jesteście ciekawi, jak wyglądają? Od razu pokazujemy. Nie patyczkujemy się. Proszę bardzo.
widzowie, łowcy zegarków, ale również łowcy pierścionków, bo kolejny wyłonił się z tego worka. Aj, spada mi, spada. On ucieka do mnie. Do widzów. Tak więc dwa worki przeczesane. Zaraz tu uprzątniemy, skarby zabierzemy i kolejne śmietniki przed wami. Śmietniki pokazują swoje różne oblicza. Mamy śmieci i mamy skarby zostawione na widoku. Przyjrzyjmy im się uważniej. To chyba na jakieś sałatki, nie sałatki, bo to jest taka jakby przygródka, nie? I tu kładzie co innego, tu co innego. Cuda, aż windą do nieba. Pudełko Pofila. Pewne buty czy niepewne? Nie ma butów, ale są medale. Medale pewnie były ładne te. Zaraz zobaczymy. Ciekawe buty i medal dostały. Albo my na jubileusz od widzów. Za udział w turnieju o Puchar Starosty Powiatu Grodziskiego. Aha. To pierwszy medal. A drugi jest bez tego. To nic. Do koszykówki. Widzowie, przyciągacie pieniądze jak magnes. Kolejne, porozrzucane na śmietniku. No po prostu niespotykane. 5 groszy. Chyba kolejne 5. Tu tak samo. Nie, to nie jest pieniądz. Odbiło mi się. Tu są pieniądze, patrz. Dobra, zaczynamy wyjmować. Tak. Chodzimy na moje dłoń. No tak. 5 groszy. Powolutku. Tu masz. Tak, najpierw to. Zaraz spadnie tamto. I to jest właśnie niesamowite, że pomiędzy samymi śmieciami można odnaleźć perełki w postaci skarbów. Jak choćby to. Kung Fu. Bruce Lee. Co to za rekin? Rekin jak rekin. Ale czy to będzie pełne? No i wygadałem, wykrakałem. Dobra. To nie jest skarbonka, tylko... Sezamie, otwórz się. I się otworzył. Parę kamyczków i literka A. Mhm. O, słonik wyleciał. Ja chciałem to spuentować. Odcinek po odcinku mamy kolejną reklamówkę. Prawdopodobnie włóczek. Kartonik przygotowany, włóczki wyjmowane. Pierwsza. Sweterek dziecięcy. Czapeczka. I cała reszta włóczek. Jubileusz jubileuszem, ale wyrzucone flagi biało-czerwone, nie tędy droga. Wyławiamy i damy fladze godne miejsce. No tu mamy taką niesamowitą ciekawostkę. W kontenerze ze szkłem mamy markowe ubranie. W tle basenik, jeszcze nie napompowany. No a my wyłowiliśmy, co prawda nie spodnie, ale widzicie. Widzowie, dokopaliśmy się do skarbów w takiej postaci.
to nowe, co to jest? Reklamówka pełna butów. Jakie rozmiary, dla kogo? Zaraz się okaże. Pierwsze, indiańskie. Rozmiar 36. Następne. I reszta. Parę przypinek będzie. Pielgrzymka, Myszyniec. Klub przyjaciół. Jest i zegarek, jest i zegarek. Następny. Jakby było bez zegarka, nie? No nie. Zamiast łowcy biżuterii mamy teraz łowcy zegarków. Oj, będzie drugi. Będzie drugi. Tym razem taki. Ten, jak widzicie, jest uszkodzony. Wow. Czyżby stare lalki? Jak masz na imię? Małgosia. Nieźle się dzieje na tym śmietniku. Jak żywo wygląda. Jest klawiatura i jest aparat. Czy coś jeszcze? Będziemy to łowić. Kamarka. Kłosar. Titanum, klawiatura. O, ale może szkła, może butelek i może muszelek. A wszystko to z Sopotu. A Sopot. Na horyzoncie widać piękne szkło. I jakie dokładnie będziemy to łowić. Kontener przechylony, będę po kolei wyjmował. No i mamy taki efekt. Całość wyłowiona zostanie na widoku. Jest i tron. Dracula. Dla króla. Może otworzysz sedes i zobaczymy zawartość. Nie, a być może tam też będą skarby. A to takie skarby, żeby nie były... No jak? Skarby, no. No, czyściutko. 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 Zobacz. A kto się tam ukrywa na wystawce? Zaraz tajemnica zostanie odkryta. Pokazuj się nam. Teraz o zdecydowanie lepiej. Plus klawiatura. Kontynuujemy serię gabaryty i wystawki. To jest taki zabytkowy trochę, nie? Kolejna część wystawki gabaryty. Zajrzyjmy do lodówki. Może coś do jedzenia znajdziemy. Jaki zapach. Dobrze, że tego nie czujecie. Super. Zamrażarka. Może tylko uchylić, to trochę wywietrzeje. Dobra. Eksploracja szafek. Pierwsza pusta. Druga. Pusta. Trzecia. Pusta. I czwarta. Tak samo. Ale zawalisko. Ale pomiędzy zawaliskami mamy ciekawe rzeczy. Nawet bardzo.
Pamiątka pierwszej komunii świętej. Który to już raz? No nic. Nic na to nie poradzimy, tak? Zaglądamy, zaglądamy. Matka Boska Płonkowska, królowa młodzieży, wylądowała w śmieciach. Niebywałe. Do tego uratowaliśmy zajączka i dwie czapeczki. Jedna przypomina tego złodzieja z filmu Kevin Sam w domu, a druga jest Adidas. No jest szansa. Jest szansa, że ten worek może być niesamowity. Jubileusz trwa, a my zaczynamy przeczesanie tego worka. Salaterka. Widzę zegarek. Maseczka. Jest i kubeczek. Abstrakcyjny. Fajne czapeczki nam wyskakuje z tego worka. Co jeszcze ukaże? Jakie cuda? Sprawdzamy. Kolekcja czapek na śmietniku. Kapeluszy. O, jakie ładne buciki. Nike. Czekaj, znajdziemy drugi, bo w dobrym stanie jest. Tak. Widzowie, zróbmy tak, bo coraz piękniejsze ubrania wyskakują. Przeniesiemy wszystko na zewnątrz. Lumpeksowy haul na śmietniku. Wszystko zostało wyrzucone do śmieci. Sprawdź latarkę. Parasolkę. Jak funkcjonuje? A funkcjonuje idealnie. O, patrz, myszka Miki jeszcze do tego. No i elegancko. I tu jeszcze jest? Oryginalna. No, wszystko ładnie zapakowane do kartonu. Dajemy wybór. Czyżby kolejne Cerato Brusy. Tym razem zostawimy na widoku. Kompletnie zostawione na widoczku. Na pewno posłużą innym. I jak tam? Rozglądacie się? Co ciekawego jest do wyjęcia? Czyżby aparat? Pilot? Konwertery? No to pierwsza zagadka do wyjaśnienia. Chyba jakiś historyczny, bo widać po opakowaniu. Czy historia będzie w środku? Projektor? Konwertery satelitarne. Nawigacja GPS. Model. Plus. Jensen? To dętki są chyba, tak? Pozostawiony Chińczyk. No to zagramy. Co prawda nie jesteśmy w Azji. Zróbmy wyzwanie. Ile wyrzucimy kostką, tyle znajdziemy skarbów na kolejnym śmietniku. Jeden. No jeden. I wyzwanie chyba do przejścia.
Poszukajmy go razem z wami. A ja już widzę. Foka. Foka! Uratowałaś wyzwanie. Gratulacje. Gdańsk. Siemano wrona. Co ty tutaj robisz? Skarbów szukasz? Dajesz, dajesz. Poszukaj za nas. No. A, chcecie mnie się pozbyć. Ja już znam wasze sztuczki, nieudacznicy Gang Olszewa. A teraz obydwie się. Rywalizacja. Kto znajdzie więcej skarbów? No to powodzenia wam. Fortuna nigdy was nie zostawi i zaprasza na śmietnikowy raj 71. Pa, pa.